Drogi widzu, jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że projekt X bezpowrotnie minął. Czytałeś moje wcześniejsze listy? Wziąłeś udział w wystawie? Projekt X odbywał się w czasie, a nie w przestrzeni, jak inne wystawy w galerii. Mógł trwać niespełna minutę, bo wystarczyło ci jedno spojrzenie lub tyle, ile jeden performance, 2 dni warsztatów albo nawet 4 miesiące. Był jak obraz z kamery, która znajduje się w rogu sali wystawowej i zawsze jest włączona. Nagrywa całą dobę, choć nie zawsze jest co oglądać. Mogło się zdarzyć, że wziąłeś udział w tej wystawie przypadkiem, czekając na kogoś w holu czy idąc do szatni, albo nawet nie przychodząc do galerii, tylko z ciekawości zaglądając na Instagram zachęty. Możliwe, że widziałeś tancerzy Michele Rizzo wykonujących minimalistyczne, powtarzające się ruchy, żeby w końcu zacząć swój synchroniczny taniec. Może nie byłeś w galerii sam? Może przyszedłeś z kimś, a ta osoba wracała tu kilkakrotnie? Może siedziałeś na podłodze i starając się wytrzymać w niewygodnej pozycji między innymi widzami, oglądałeś pracę Agnieszki Kryst? A może skusiła cię obietnica, że nauczysz się, jak zmieniać ciało w broń podczas warsztatów Florentyny Holzinger? Możliwe, że znalazłeś się sam w pustej sali lub byłeś świadkiem procesu twórczego Magdaleny Ptasznik. Może zostałeś chwilę dłużej, aby porozmawiać z artystką. A może przypadkiem natrafiłeś na mój list podczas zwiedzania zachęty i tylko słyszałeś dźwięki ze zamkniętych drzwi? Jeśli tak było, to pewnie Ramona de Barbaro i Aleksandra Borys przygotowywały się do swojej instalacji choreograficznej, w której w rolach głównych występowały przedmioty na co dzień zalegające w magazynach i pomieszczeniach technicznych galerii. Śledziłeś na Instagramie miniserial Weroniki Wysockiej? Nie? To obejrzyj go, jeszcze jest w sieci. Widziałeś performance Joanny Piotrowskiej i pracę w procesie Anny Karasińskiej? Może przechodziła obok ciebie na schodach dwugłowa postać w zielonej peruce? To było działanie Zuzy Golińskiej i Magdaleny Łazarczyk. A może zostałeś na spotkaniu z Midwarlock po jej performansie, w którym czworo performerów odgrywało w przestrzeni galerii scenę konnej przejażdżki, pamiętasz? Występowała w nim kobieta, marchewka, mężczyzna i gitary. 2 dni później pewnie wróciłeś, żeby wejść do instalacji Iwany Muller, składającej się z 10 namiotów. I rozmawiałeś z kimś nowo poznanym o tym, czym jest wiedza, o intymności, idei przetrwania, wypoczynku, ale też o pociągu do drugiej osoby, odczuwanym, gdy znajdziemy się w miejscu, które nas chroni i osłania. Jeśli nie widziałeś performance'u Jasmin Goder Company, ćwiczenia z empatii, będę musiała ci o nim opowiedzieć. To było zbyt intymne doświadczenie, żeby je nagrywać czy fotografować. Chyba cię to wszystko nie ominęło, prawda? Ciekawi mnie, czy podobało ci się to doświadczenie. Miałam nadzieję, że odpiszesz i odpowiesz mi, jak było. Może jeszcze nie jest za późno.